zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina, Teos i Łuczu. Dzisiaj wyjątkowo w dwójkę. Teos jako techniczny siedzi na czacie. Witamy wszystkich czatowników na Twitchu, na naszym live'ie. A teraz porozmawiamy sobie o podsumowaniu gry Najeźdźcy ze Scythii, bo dzisiaj właśnie w ten tytuł mieliśmy przyjemność grać. Tutaj mamy pięknie okładkę pokazaną, nie będę wyciągał, bo z syf za okładką, w sensie w pudełku rzeczy są wyciągnięte. Rzeczy w miejscach. Rzeczy w miejscach, dokładnie. Ja tłumaczyłem grę, więc Paulina, o. Powiedz parę słów proszę o Najeźdźcach ze Scythii. Co Ci się podobało, co Ci się nie podobało, czy coś Ci przypomina? No generalnie co Ci ślina na język przyniesie. No to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No tak, mogę powiedzieć na pewno, że się dobrze bawiłam. I to jest moja druga partia, bo pierwszy raz ogrywaliśmy to parę dni temu, tak rozruchowo. I mechanicznie gra mi się dosyć podoba. Myślę, że gdzieś tam odnajduje się w tym typie gier. Natomiast tak, jeśli chodzi o jakieś skojarzenia, to przypomina mi się... Nie wiem, czy to w Dowergarze było, że jednego robotnika się kładło, a drugiego tak, się brało. Tak, bardzo no to, podobnie. No. To gdzieś mi się tak nasuwa. Poza tym nie mam jakichś specjalnych skojarzeń. Jeśli chodzi o szatę graficzną, bo to też było tutaj na czacie poruszane właśnie, no to muszę przyznać, że nie jest ona jakaś powalająca. Że są ładniejsze gry. Tak, Grom pisze, że jak nie wiesz co powiedzieć, to stwierdzenie Lacerda to nie jest, zawsze będzie prawdziwe. Okej, okay, możemy tak przyjąć. Lacerda to nie jest. Tak, idąc za... O, Kibi, siemka. Siemka. My dopiero zaczynamy podsumowanie, także Kibi jeszcze zdążyłeś. Więc jeśli chodzi o tą szatę graficzną, no to właśnie nie jest to szczyt marzeń. Natomiast jest coś w tych grafikach takiego... Nie, takiego przykuwającego. Takie, one są trochę niepokojące. Które przypominają mi w ogóle karty, tylko brakuje mi tej postaci w odwróconym, wiesz... Aha, karty takie standardowe, tak? Tak, takie standardowe karty. Jest coś jakby takiego, może po prostu układ tych postaci, że tak brakuje mi odwrócenia tego lustrzanego, czy jak to tam powiedzieć, na dole. Odbicie takiego, no. I byłaby to karta idealna po prostu zwykłej talii kart. Więc jest coś przykuwającego uwagę, ale no na pewno to nie kradnie jakoś mojego serduszka, żebym bardzo chciała gdzieś tam oglądać te karty i byłoby to dla mnie jakąś tam formą przyjemności, że w ogóle obcuję z grą, bo jak wiecie, ja bardzo zwracam uwagę na tą taką graficzną, plastyczną taką warstwę estetyczną. Tak, tutaj ma to dla mnie znaczenie przy grze. Natomiast tak, jest to wszystko dla mnie raczej czytelne, nie doczepiłabym się, no czy można byłoby się jedynie już tak bardzo, ale przynajmniej z mojej perspektywy jako osoby, która słabo widzi, że dla mnie te monetki są bardzo podobne do oznaczenia ekwipunku, tak? Czyli te szare. Zwłaszcza na tym jednym moim celu, jak on leżał tutaj, to ja w pierwszym odruchu w ogóle chciałam, że trzy muszę dać te ekwipunki, a potem patrzę, a to są dwa srebrniki. Tak. Więc to jest takie trochę mylące, ale to już jest, myślę, że takie, że jakbym się już miała przyczepić, że tu coś faktycznie jest nieczytelne. Natomiast tak jak w większości tego typu gier, jak już się zapozna z zasadami, to okazuje się, że wszystkie znaczenia są bardzo logiczne i że no, nie trzeba mieć tutaj jakiejś tam karty z podpowiedziami, co dane symbole oznaczają. Tak. I co jeszcze mogę powiedzieć? Może to jest moje indywidualne odczucie, ale dla mnie trochę mylące są te kwestie z centrum obozowiska, że z tych kart nie mogę korzystać, dopóki nie mam orła. I to jest coś, co ja nie umiem załapać i cały czas się na tym wykładam, że ty mi właśnie mówisz, ale czekaj, przecież nie masz orła. A jeszcze jak mam orła, to muszę mieć tego orła, który ma tą flagę, bo jak ma to, to znaczy, że do czegoś innego i z tego mogę korzystać, kiedy robię najazd, a nie wtedy, kiedy jestem w obozowisku. To jest dla mnie trochę za bardzo takie pokrętne, ale to, tak jak mówię, może moje indywidualne odczucie. Poza tym komponenty też są bardzo
bardzo ładnie. Znaczy, gra jest wydana porządnie. Samo pudełko waży tyle, że wiesz, że płacisz też za zawartość tej gry. Nie? Tak. I chyba ktoś na Discordzie chyba ostatnio przeliczał. Gromik chyba Eclipse'a kupił, tak, że kilogramowo to się zgadza. Na kilogramy cena odpowiednia, także no chyba tyle. Jeszcze jak coś mi przyjdzie do głowy, to będę wtrącać. Okej. Okay. Okej, okay. Jeśli o mnie chodzi, tutaj jeszcze może zanim ja zacznę, to ja nie zwracam szczególnie uwagi na to, ale powiem szczerze, że Paladynów jeszcze nie mam, bo właśnie ta grafika mnie trochę razi po oczach. No i tutaj widzicie, ja będę w kontrze, bo ja jestem wielkim fanem tego typu grafik, takich izometrycznych, takich właśnie, które ja patrzę na tę grę, i ja widzę tutaj Zeusa Pana Olimpu, widzę tutaj Faraona, widzę tutaj to był Cezar, widzę tutaj chociażby Diablo 2, tak? Czy Diablo 1, te rzuty dla mnie są właśnie, mi przypomina wszystkie te takie gry, przy których świetnie się bawiłem, jeśli chodzi o komputer. Tak, widziałem właśnie, że jest Faraon nowy, też sobie oglądałem dzisiaj gameplay i też właśnie tak mi się pokojarzyło. Tak. To samo też doceniam w Alhambrze. Alhambra dużo gorzej wygląda, też ma ten rzut izometryczny, ale no już tutaj te grafiki, okej, okay, one są w takim stylu zrobione, ale też nie można powiedzieć, żeby one były jakoś bardzo przestarzałe, przynajmniej moim zdaniem. Więc jeśli o mnie chodzi, to na pewno te grafiki są na plus. Coś, co Teos wspomniał na czacie, czyli kwestia takiej spójności graficznej. To rzeczywiście wszystko tutaj nam się spina i komponuje razem. Bardzo mi się podoba i widać, że to jest mocno przemyślane właśnie naniesienie wszystkich informacji na całą planszę. No bo spójrz, jeśli chodzi o tor punktacji, w większości gier rozwiązanie byłoby takie, że tor miałby 100 pól, tak? I byłby dookoła planszy. No ale jakby miał 100 pól, to w tym momencie tak dobrze nie widać by było tych dywaników, tak? Które pokazują nam, jakie kostki są w jakim wartości na kostkach, tak? Taka mała pierdołowata rzecz, taki mały detal, a też fajnie, że jest pokazane. Od razu widzę, jakie outcome'y są, no i w momencie, kiedy mam postać, które pozwala mi przerzucać, no to widzę, że jeśli rzuciłem dwójkę z dwoma kropelkami, no to właściwie głupotą by było tego nie przerzucić, bo to jest najniższy rzut z kategorii tych czerwonych, tak? Samo wykonanie, jeśli chodzi o komponenty, no bajka, tak? Mamy naprawdę pudełko wypełnione drewnianymi elementami. To jest wszystko drewniane, dokładnie. Mamy te zapasy, które wyglądają, Paulina stwierdziła, wyglądają jak rodzynki w czekoladzie, więc podobnie jak w Cytadeli mamy strepsilsy, to tutaj mamy rodzynki, czy tam orzechy w czekoladzie. Mamy te kumysy, które też są, kurczę, takim fajnym, w takiej kielichowej postaci pokazane. Z meniskiem wypukłym. Dokładnie, bo tam bardzo dużo tego było nalewane zawsze przed bitką. Więc jeśli o to chodzi, to jest dla mnie bardzo fajne. Podobają mi się w ogóle też myki takie, które zostały tutaj zastosowane. Czyli właśnie ja mam w swoim ruchu, mój ruch jest bardzo prosty, bo ja muszę zdecydować najpierw, czy najeżdżam, czy pracuję, a później, jeśli zostaję przy pracy, no to do którego miejsca idę i z którego miejsca będę zabierał. I to są naprawdę w swojej prostocie genialne ruchy. Ja nie muszę tutaj rozkminiać bardzo, a z drugiej strony moje ruchy mają ogromny wpływ nie tylko na to, co ja zrobię, ale na to, na co ja ci pozwolę, tak? W momencie, kiedy mamy trzy kolory robotników, znowu prosty zabieg, nie mamy ich przypisanych jakby do gracza, per gracz, tylko oni są wspólną pulą i w momencie, kiedy ja ci zabiorę ostatniego szarego kolesia z planszy, to wiem, że ty mi nie pójdziesz rajdować tych miejsc, które byś chciała rajdować, tak? Więc tutaj jest bardzo duża kontrola nad poczynaniem drugiego gracza i to niekoniecznie musi być okupione tym, że ja zrobię gorszy ruch, tylko po prostu zrobię go troszkę inaczej, nie? Bardzo duże? W sensie... Nie ogromna, ale też nie mała. Ja mam duży wpływ na to, co ty zrobisz i na co ci pozwolę. Ja myślę, że właśnie taki średni wpływ. Znaczy, poza tymi figurkami, to tak naprawdę każdy sobie rzepkę skrobie. No i tak nie, no bo z drugiej strony, jeśli ja widzę wyprawę, tak, na której są dwie trzody i złoto i widzę, że ty masz złoto w zasobach, a widzę, że masz tylko jedną trzodę, no to będę robił wszystko, żeby te pola, które gdzie jest trzoda, żeby je po prostu najechać i w ten sposób cię odciąć od trzody, powiedzmy, tak? A i tak zyskuję punkty za najazd, więc moim zdaniem kontrola tutaj jest duża. Jesteś w stanie rzeczywiście mocno to kontrolować. Oczywiście nie można powiedzieć, że gra nie jest losowa, bo jest losowa mocno. Możemy wpływać na tę losowość, ale
pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Ja nie miałem żadnej postaci, która by mi pozwalała na manipulację kostkami, więc w momencie, kiedy rzuciłem rzut Boga i miałem 10 ran, no muszę z tym handlować, tak? Muszę sobie to przyjąć. Nie mam możliwości tego przerzucić, tak? Z drugiej strony bardzo mam wrażenie, że kierunek gry wytacza nam po pierwsze bohater, który będzie definiował, co bardziej będziemy chcieli robić, bo on troszkę nagina zasady, jeśli chodzi o różne rzeczy, ale grę definiuje też początkowy rozstaw załogi, tak? Mamy 5 załogantów, 3 z nich sobie zostawiamy, no i tak naprawdę oni też gdzieś poniekąd nam decydują o tym, co my będziemy robili, tak? Więc tutaj też jest duży na to wpływ. Kolejna sprawa, coś, co mi się podoba w Najeźdźcach ze City, to jest to poczucie rozwoju. W niektórych grach tego mi brakowało, tak, a tutaj naprawdę czuję, że w momencie, kiedy mam tą swoją załogę, która jest ograniczona, mogę mieć maksymalnie 5 członków, mogę jej dokoptować zwierzęta, no i w tym momencie najazd na Persję czy Grecję już nie jest taki bolący. Na początku zauważ sobie, że potrzebujemy uciłać tam 6 siły czy 4 siły, żeby jakieś pierwsze punkty zdobyć, pierwsze zasoby jakieś złupić, a później to już się nam mocno napędza. Na pewno podoba mi się w Najeźdźcach ze City taki, nie powiedziałbym, że to jest dominujące, ale taki pierwiastek kombogenności. Jeśli ktoś, tak jak Teos na przykład, lubi gry, w których te kombosy występują, to moim zdaniem tutaj jesteś w stanie tak sobie tą załogę stworzyć, żeby jedno od drugiego ci się odpalało, żeby jedno drugie napędzało, albo żeby jedną akcją właśnie uruchomić jakieś dodatkowe efekty, tak? Chociażby postacie w załodze, które dają ci coś za zdobywanie ran. No to automatycznie, jeśli będziesz najeżdżała, jest duża szansa, że dostaniesz rany, to w tym momencie oni ci będą dawali zwroty. Więc tutaj też jest fajne pole do tego, żeby sobie to rozplanować, nie wiem. Kolejna sprawa, czyli... Ja ci tylko wtrącę, że tutaj czat generalnie śmieszka, że że nasze pokolenie lubi kicz, bo ty się zachwycasz tą grą. Aha! Tak, przynajmniej ja to tutaj... Kto to tak napisał? Gdzie to tu było? Są teraz takie trendy u młodzieży, lubią kicz i tandetę. Patronów zbierają, to się nie chcą narażać. Nie, absolutnie nie. Ja mówię co uważam, bo generalnie absolutnie mnie nie dziwi, że Portal swego czasu, chyba z końcem zeszłego roku, wrzucił 3 gry do takiego programu. Bo Grom mówi, że tu chodzi o tą oprawę wizualną, że ty się tym zachwycasz. A to nie, to tak. Dla mnie to nawet nie jest tyle kicz, to takie retro bardziej. Ja lubię tego typu rzeczy. Ale wracając, ja wcale się nie dziwię, że z 3 gier, które Portal zaproponował swoim klientom, widzom, fanom, zwał jak zwał, zaproponował taką akcję dodrukową, czyli coś, co mi się też osobiście podoba, fajnie, że coś takiego wymyślili, czyli dają ci tytuły gier i uruchamiają przesprzedaż. Te przedsprzedaże są w takich cenach, no powiedzmy, relatywnie atrakcyjnych, tak, no bo gdzieś tam są ścięte, tylko wymóg, żeby to się udało, jest wymóg ilości osób, która na tę przedsprzedaż się decyduje. Teraz nie wiem, jak to mechanicznie działa, czy ty musisz wpłacić pieniądze i te pieniądze są zamrożone, czy ty się w inny sposób deklarujesz, ale w momencie, kiedy pula osób chętnych przekroczy wymagany próg i w przypadku Najeźdźców ze City, jeśli się nie mylę, to było 350 osób, które chciałoby wznowienia tej gry, no to w tym momencie Portal mówi ok, siadamy, drukujemy, wydajemy. I wcale się nie dziwię, że właśnie na Najeźdźców to trafiło, że Najeźdźcy są dodrukowani, bo oczywiście nie będzie to gra, którą ja będę ogrywał codziennie, nie będzie to gra, którą ja będę zabierał na każde spotkanie, bo też żebyśmy się źle nie zrozumieli, ale z drugiej strony, jeśli będę miał kogoś, kto będzie chciał zobaczyć jakąś grę właśnie z mechaniką worker placement, która może nie jest zbyt zaawansowana,
to myślę, że po Scytię bym sięgnął. Generalnie dzisiaj tłumaczenie zasad zajęło mi pół godzinki. Myślę, że jeszcze jestem w stanie zejść poniżej tego czasu. A tych mechanik też nie ma tutaj bardzo skomplikowanych, żeby ktoś miał problem z progiem wejścia. Ponieważ tutaj mamy właśnie dobrze to oznaczone, jeśli chodzi o ikonografikę. A też sama instrukcja, o ile wiele się mówi o instrukcjach portalu, to ta instrukcja do najeźdźców jest naprawdę fajnie napisana, zrozumiała, nie ma tam jakichś miejsc, w których są jakieś wielkie znaki zapytania, gdzie ja muszę siadać do BGG i szukać wyjaśnień jakichś mechanik czy jakichś ruchów, tak? Więc tutaj rzeczywiście jest w porządku. Gra też ma nawet niezłą regrywalność, ponieważ tych kafelków wypraw mamy sporo w pudełku. One pojawiają się losowo na różnych polach, więc tutaj to też może być jakiś dodatek, który będzie in plus właśnie na tę grę. No i nie ukrywam, że po rozgrywce w Najeźdźców City bardzo chciałbym zobaczyć właśnie paladynów, wicehrabiów i architektów Zachodniego Królestwa, których współtwórcą jest właśnie Shem Phillips, więc chciałbym właśnie też poczuć, jak tam wyglądają te rozgrywki, jak tam wygląda ten vibe, czy jest podobnie, czy niepodobnie, żeby sobie to gdzieś porównać. Więc pewnie gdzieś sięgnę, będę zachęcał bestie do tego, żeby to pokazać też na streamie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie po prostu. Okej, czy ja coś jeszcze chcę dodać? Aha, jedna rzecz też, którą będę chciał przetestować, której jeszcze nie testowałem, to jest możliwość gry solo. Możliwość gry solo oczywiście jest taka lekko pasensowata, no bo generalnie my rozwijamy swoją załogę, będziemy się ścigali z graczem. To też wygląda jak pasjans. No tak, ale jednak jest interakcja między tymi graczami, jesteś w stanie gdzieś tam nie jesteś w stanie mu zabić załoganta, ale jesteś w stanie mu trochę przeszkodzić, żeby tego załoganta nie dostał, tak? Więc tutaj w ten sposób, albo podebrać mu konia czy orła. Ale jeśli chodzi o wariant solo, no to tutaj mamy takie rozwiązanie, że mamy cztery postacie. Cztery postacie generalnie reprezentują cztery poziomy trudności, z którymi będzie grał gracz wirtualny. I dodatkowo mamy takie karty wirtualnego gracza, które, ja to może pokażę na chwilkę tutaj, czyli mamy właśnie bohaterów, którzy będą mieli jakąś początkową siłę startową, będą mieli jakieś swoje zapasy. Gracz wirtualny nie będzie rozwijał załogi, tylko będzie miał jednego swojego bohatera, jednego swojego załoganta i będzie do niego dokupowywał konie generalnie. Więc to będzie armia złożona z jednej osoby i x koni. I on tymi koni będzie płacił za wyprawy. A w sposób, w jaki on się będzie poruszał, definiuje nam taka prosta karta. I tą kartę rozpatrujemy od góry do dołu. I teraz tak, karta mówi o tym, że gracz ma zaatakować w Persji. No i sprawdzamy, czy w Persji jest możliwość ataku, czy nie. Jeśli nie ma, no to wypełnia wyprawę. I tutaj też strzałki pokazują, która wyprawa. Jeśli jest możliwość ataku w Persji, no to za ten atak musi zapłacić 3 zasoby. Jeśli nie ma tych zasobów u siebie, to po prostu pobiera 2 zasoby i jego tura się kończy. Jeśli już ma te 3 zasoby i je wydał, to musi mieć wartość siły 4. Jeśli nie ma tej wartości siły 4, to dobiera konia, który jest oznaczony przy pomocy też karty, czyli na przykład tutaj pierwszy z lewej, tak? Jeśli ma te 4 siły, to musi je wydać. Wydaje tę siłę po prostu odrzucając konie ze swojej planszetki, pamiętając o tym, że musi odrzucić jak najmniej koni. Czyli tak musimy to skomponować, żeby odrzucił jak najmniej koni. No i teraz, jeśli najazd mu się udał, dostaje ileś punktów. Jeśli nie, no to po prostu, jeśli nie zrobił tego najazdu, no to po prostu dobiera konia. I dodatkowo karta nam też pokazuje, które pole, tutaj akurat będzie to namiot spotkań, które pole na naszą przyszłą turę jest w ogóle wyłączone z gry. I my tam nie możemy wejść. Nie możemy ani zabrać tam pionka, ani położyć. I to jest tyle, jeśli chodzi o zasady wirtualnego gracza. On jakby, cała reszta jest tak samo, koniec gry jest tak samo, więc tutaj nic się więcej nie zmienia, więc to jest też rzecz, którą chciałbym sprawdzić, bo wydaje się naprawdę bardzo intuicyjne i bardzo ciekawie przemyślana. Tak. Dobrze. Czy czat jeszcze coś? Tutaj Mietkins jeszcze pisze. Odnośnie grafik retro, to ja się wychowałem na tym, że kwadrat jest B, a koło cacy, więc retro w stylu Minecraft to nie dla mnie. Podziękuję. Za to takie retro jak ostatnia Zelda, to jak najbardziej jestem za. Powiem więcej, nie oczekuję i nie potrzebuję lepszej grafiki w grze tego typu.
co kto lubi Mietkins. Oczywiście i jedna, i druga strona pewnie będzie miała jakieś swoje, nawet nie tyle argumenty, bo to już są kwestie gustu. Mówię, do mnie ta grafika, mnie ona jak najbardziej kupuje i jeśli ktoś też grał wcześniej w Cezara, to myślę, że też może ale gdzieś tam do niego trafić. Ale głównie odnosisz graficznie do planszy, nie do kart. Aha, właśnie, jeśli chodzi o karty. O, dziękuję, że mi przypomniałaś. Nie, no bo cały czas jakby ja wiem, o co ci chodzi. Tak. To ujęcie z góry, które jest w wielu starych grach. Ale jakby do mnie, tak. Ja głównie właśnie mówiłam o kartach, które są dla mnie trochę takie niepokojące. Okej, karty. Jeśli chodzi o karty, Age of Empires 2, tak. Dokładnie. Jeśli chodzi o karty, to karty z jednej strony są niepokojące, ale słuchajcie, dla mnie, jak ja patrzę na te karty, to mi się kojarzy taki Bojack Horseman, te wszystkie takie, tam jest Paradise PD chyba, takie animacje dla dorosłych. Tak, ten, tu jest też taka fajna postać. Mr. Pickle na przykład, tak? To są grafiki tego typu, czyli to są takie grafiki... to jestem ja, tak? Czyli siłacz. To są grafiki tego typu, czyli takie animacje dla dorosłych, powiedzmy, które są... Kurczę, no nie wiem, one są ładne w swojej brzydocie. Nie wiem, no, nie wiem, jak to lepiej ująć. Ja właśnie nie umiem się do nich odnieść. One coś są, w nich jest. Tak, coś w nich jest, przykuwają oko, aczkolwiek na przykład nie chciałbym, nie wiem, w przyszłości, żeby moje dzieci miały takie plakaty na ścianach na przykład, tak? No bo to generalnie może świadczyć o jakichś tam gdzieś zaburzeniach, albo może coś się śnić. Okej, no to tyle. A to rzeczywiście każdy lubi coś innego, właśnie dlatego przytoczyłem, na czym się wychowaliśmy, to lubimy. No dokładnie, Mietkins, tak. Ta nostalgia, te wspomnienia ma bardzo, bardzo dużo wpływu. Gra wygląda całkiem spoko, imcho, ale nie jest to coś, co by mnie specjalnie zachwyciło. Okej. Tym zakończymy, jeśli chodzi o opinię czatu. Słuchajcie, recenzjocepcja, czyli podsumowanie podsumowania. Paulina, dla kogo jest gra na Jeźdźcy City? Jak myślisz? Dla średnio zaawansowanych, myślę, bo raczej nie jest to gra na start. Myślę, że dla kogoś, kto niekoniecznie kupuje grę po okładce albo po oprawie graficznej, czyli szuka mechaniki, nie szuka obrazków. Chyba, że tak jak ty, gdzieś tam te skojarzenia są takie pozytywne, no to faktycznie, chociaż ja patrząc na to pudełko, nadal mam mieszane uczucia. Żyły tego konia tutaj, no. Tak. W sumie nie wiem jeszcze, dla kogo by to mogło być. Ja myślę, że jeśli chodzi o to, dla kogo ta gra może być skierowana, to dla osób, które chciałyby sobie pograć w coś mimo wszystko większego, ale nie chcą spędzić nad tym pół dnia. O, no. Bo my generalnie zamykamy się w partyjce w godzince, tak. Lekko, może z leciutkim haczykiem, a rzeczywiście jest sporo mużdżenia. No i jeśli chodzi o downtime, to też nie jest jakiś wybitnie wysoki. I zasad nie jest zbyt dużo. I zasad nie jest dużo, istotne. Więc tak. Okej. Okay. Co wyróżnia grę na Jeźdźcy ze City na tle innych gier? Kumys, tak? Kumys. I to, czym kumys. On jest. Kumys, czyli zsiądnięte mleko klaczy, które było pite przez wojów. Tematyka na pewno, bo tu jest taki już dosyć, bym powiedziała, taki wybiórczy kawałek, bo to chyba faktycznie tacy najeźdźcy byli, bo ja w sumie nie jestem to jest taki wybiórczy fragment historii. Tak jest. Oprawa graficzna wyróżnia na pewno. Tak. No mi się podoba i to mi wyróżnia najeźdźców ze City. To jest właśnie taka... ja bym to nazwał taka kompleksowość ujęta w prostych zasadach, że tutaj tak naprawdę wiele jest do roboty, a tak naprawdę mechanika robotników z Vergara, tak. No to też może być jakiś tam wyróżnik, ale dla mnie to, że tutaj mamy i najazdy, i ataki, i mamy werbowanie członków załogi, i mamy gdzieś tam zbrojenie się na zasadzie ekwipowanie się bardziej, tak? Że musimy dbać o różne rzeczy w trakcie gry, nie możemy iść tylko w najazdy, bo po prostu nie starczy nam na to paliwa, więc tutaj też rzeczywiście może nie jest to wyróżniające, że tylko tutaj to mamy, ale rzeczywiście jest to tutaj na fajnym poziomie wyeksponowane. Dobra, ocena, Paulina. Od 1 do 10.
Gra sama w sobie mi się podoba, więc... Kurde. Nie, no dam 8. 8? Mhm. Okej. Okay. Ja myślałem o 8, ale potem sobie przypomniałem inne gry, którym też dałem 8, więc myślę, że dam tutaj 7,5. Ta gra mi się naprawdę bardzo podoba, bardzo chętnie będę do niej sięgał. Ja to myślałem, że tam dasz wyższą ocenę. Nie, właśnie nie. W sensie jakby mówię, jestem bardzo zadowolony, bardzo mi się to podoba i będę do tej gry wracał. Nie będzie to koniecznie mój pierwszy wybór, ale jak już do niej siądę, to się będę dobrze bawił, więc no może rzeczywiście 8, dobra, rzeczywiście 8, 7,5 to mało, tak, 8 ode mnie, okej. Okay. Dobrze, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Na koniec szybciutkie resume, jeśli chodzi o takie ogłoszenia. Słuchajcie, konkurs na Facebooku, można wygrać turbo. Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, bierzcie udział. Zachęcam Was serdecznie, życzenia planszówkowe. Planszowe Grand Prix, ostatni dzień jutro do zagłosowania. Serdecznie Wam polecamy głosujcie, bestie. Głosujcie. Głosujcie, akceptujcie maile, dzięki temu macie szansę na wygranie gier. Założyliśmy Patronite'a, więc serdecznie Was odsyłamy do strony www.patronite.pl/planszowebestie, gdzie możecie zobaczyć, co mamy dla Was przygotowane, bo to nie jest tylko tak, że day, ale też masz. Więc tutaj u nas to idzie w parze jedno z drugim. Urodziny Bestii w sobotę od 17 w Ludiversum w Katowicach. Zapraszam Was serdecznie. Bierzcie mamy, żony, kochanki, ciotki, babcie, dzieci, wszystkich. Zapraszamy. W niedzielę Bastylion o 18 w Bytomiu w pubie Fuchs. No i oczywiście nasz planszowo-bestiowy Discord, na który Was serdecznie zapraszamy. Tam się wiele dobrego też dzieje. Bierzcie urlop w maju, bo Bestiokon nadchodzi. Tak, Bestiokon na pełnej od 19 do 21 maja. Szczegóły na Discordzie możecie sobie odszukać. I ostatnia sprawa, czyli we wtorek Star Wars Deck Building. Teos już wraca na kanał po banicji. Nie no, żartuję. Teos wróci do nas już we wtorek, także we wtorek słuchajcie Star Wars Deck Building. A tymczasem żegnamy się z Wami bardzo serdecznie, bardzo ciepło, bardzo gorąco, byliście cudowni, czat jak zwykle top. Dzięki Lizako, dzięki Grom, dzięki Mietkins, dzięki Kibi, dzięki Mary Hen, dziękujemy wszystkim, tak, którzy się przewinęli. Tak, wypuścimy go z piwnicy. Tak jest, trzymajcie się ciepło. Ostatnio i musieliśmy go przypiąć, tam z Piotrkiem siedzi. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska. Hej, hej, hej. Dziękujemy za streama. Planszowe bestie.